Naszą wycieczkę w Waszyngtonie zaczynamy od Union Station. Tutaj, moi drodzy, mieści się Senat. Popatrzcie, jaki piękny, ładny, duży budynek. Aktualnie znajdujemy się w Muzeum Indian Amerykańskich. No, moi drodzy, jeszcze jakieś przykłady na to, że marzenia się spełniają. Zawsze chciałam być w tym muzeum. Z tylu filmów go znam. Chociażby z Noc w Muzeum 2. A teraz ostatnio mam fazę na Transformers. Nieprawdziwy, ale człowiek. Tak coś kiedyś latało? Dział ze Star Warsów, dział ze Star Treka. Ogólnie sklep z pamiątkami. Aha, trzy piętra sklepu z pamiątkami. Patrzcie, jaka ładna piramidka. Dużo ładnych rzeźb. 15 minut na całe muzeum. No nieźle. Chyba tu jeszcze jutro wrócę. So now for a while I'll be speaking in English. Here's my new friends. Janina. Cena. Thunderstorm is going here. Rain, rain. Wet, wet, wet. And now you have to show you. Dry. So tomorrow we're just taking a towel with us? Tomorrow will be sunny. I hope so. Saturday morning, we're waiting for Uber. Okay, we already arrived in the center of the DC and now we're going to see a White House. This is it? Yep. White House? Ah, I have bigger. Just kidding. The House of President. It says press and hold to record. Let's see what I have here. I'm still looking for postcards. Dogs, 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 dogs. Look what is there. Lincoln Monument is over there inside. So we need to go there. It's so far away. There is live music. Wait, I want to go. So we're already here and there's lots of people here. Ice cream break. We're actually done with lunch. McDonald's. Oh, show me your new hat. Miasto Transformersów w pełnej okazałości. Przed wami stoi Bumblebee. Security zrobione, tak jak w każdym muzeum tutaj. I idziemy właśnie zwiedzać Muzeum Historii Naturalnej. Ja ponownie. A więc jesteśmy teraz wśród dinozaurów. It's a dry skin lotion. 10 godzina. Lincoln Memorial. Tu jest Natalia. Ale mało ludzi tu jest teraz. Fajnie by się zdjęcie robiło. Jesteśmy właśnie pod Washington Monument. Flagi USA wszędzie, jakby ktoś zapomniał, gdzie jest. Okay, come on, ready? Hear the call, Americans. Side, 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 the equal side. Brothers, 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 sit and jig.
Deklaracja niepodległości. Więc dowiemy się, kim jest ten człowiek. To jest George Washington. George Washington. Wygląda jak Zeus. Idziemy do kościoła. Uwaga, Chinatown. O, zobaczcie, na pasach są te zwierzątka z horoskopu czy kalendarza chińskiego? Z horoskopu. No ej, zielone, to czemu auta jadą? Dobra, białe. Koń, wąż, smok, królik, nie wiem, bawoł, mysz. Jesteśmy na miejscu zdarzenia. Otóż okazuje się, iż tam jest dziura w ziemi. Asfalt się zawalił. Hej, możemy tu wejść? Chcę zobaczyć Jordany. Siedzimy sobie właśnie w chińskiej knajpce z widokiem na ten wypadek, o którym wcześniej mówiłam. Tak wygląda moje. Tak wyglądają krewetki. Dobra. A, za tą stronę. Uwaga, uwaga. Your love of music will be an important part of your life. Taka ładna synagoga. I szukamy słynnego muralu ze skrzydłami. Angel wings. To takie meksykańskie. Co tu pisze? Black? Broad. Dziwne jest te graffiti. Trudno się je czytać, jak jest takie duże. Broadway. Black Broadway. Excuse me. Do you know where is Angel Wings mural? Z jednej strony rozwój kwiatu, a tutaj z drugiej to już tak bardziej na ostro. Właśnie zjeżdżamy do metra. Witam bardzo serdecznie. Melduję się z wygodnego łóżka Natalii. Zmęczone, wreszcie przyjechały się. Zaliczam kolejny stan. Tym razem jest to Virginia. Jesteśmy na lodach. Patrzcie, jakie cudo. Uwaga, moi drodzy, właśnie obserwujecie w pewien sposób, próbuję wam pokazać zaćmienie słońca. Miałam już o tej porze być dawno w Waszyngtonie, czekać na Amtraka do Baltimore, a zamiast tego idę piechotą na stację metra dopiero w Virginii. Mam już boarding pass. Mój boarding zaczyna się 9 minut. A ja jeszcze nie mam security. Zajebiście. Nawet sobie jeszcze zdążyłam kawę kupić, przebrać spodnie. Więc kto jak nie. Ja już witam was bardzo z Chicago. Godzina 11, szczęśliwie doleciałam, Magda mnie odebrała z lotniska i siedzimy na maku, czekamy na nasze McFlurry. Pytanie brzmi, dlaczego mnie odbierała Magda, skoro przecież przyjechałam autem? Co się z nim stało? Zagadka. Otóż, moi drodzy, brawo ja, po raz drugi w tym tygodniu, a jednocześnie drugi raz w życiu, zakładam auto, zostawiając klucze w środku. No. McFlurry!